26 kwietnia 2023 roku Sąd Najwyższy wydał uchwałę, która może przynieść znaczące korzyści dla konsumentów. Uchwała o sygnaturze 3PZP6/22 przywraca trzyosobowe składy sędziowskie rozpatrujące sprawy cywilne w drugiej instancji. To pozytywna informacja dla frankowiczów, ponieważ zmniejsza się prawdopodobieństwo uznania przez sąd prawa banku do zatrzymania. Przypomnijmy, że zarzut zatrzymania był utrudnieniem dla kredytobiorców frankowych, pozbawiając ich części korzyści, jakie mogli uzyskać na drodze sądowej po unieważnieniu umowy. Kiedy sąd nie uzna zarzutu zatrzymania, frankowicz zyskuje możliwość uzyskania jeszcze większych korzyści z tytułu unieważnienia kredytu we frankach. W przypadku unieważnienia umowy kredytowej i zasądzeniu rozliczenia stron według teorii dwóch kondykcji, kredytobiorca może otrzymać zwrot wpłacanych przez lata rat kapitałowo-odsetkowych oraz ustawowe odsetki za zwłokę, które obecnie wynoszą 12,25% w skali roku. Oznacza to, że kredytobiorca może odzyskać znacznie więcej środków, niż gdyby sąd uznał zarzut zatrzymania banku. Przywrócenie trzyosobowych składów sędziowskich w drugiej instancji zwiększa szanse na nieuznanie zarzutu zatrzymania przez sąd z kilku powodów. Różnorodność opinii. W trzyosobowym składzie sędziowskim istnieje większe prawdopodobieństwo, że różnorodne opinie i perspektywy będą brane pod uwagę. W przypadku jednoosobowego składu decyzja zależy tylko od jednego sędziego, co może prowadzić do mniejszej obiektywności i większego ryzyka przyjęcia stanowiska korzystnego dla banku. Unikanie błędów. W składzie trzyosobowym każdy z sędziów może sprawdzić i skorygować ewentualne błędy czy niejasności w interpretacji prawa, co zmniejsza ryzyko podjęcia decyzji niekorzystnej dla frankowicza. Wspólna analiza i dyskusja między sędziami sprawiają, że trudniej jest przyjąć niewłaściwe stanowisko w sprawie. Dominujące stanowisko. Szacuje się, że tylko około 15% sędziów przychyla się do stanowiska, że bankom należy się prawo zatrzymania w sprawach frankowych. W trzyosobowym składzie z większym prawdopodobieństwem trafią się sędziowie z dominującego stanowiska, co zwiększa szanse na nieuznanie zarzutu zatrzymania banku. Wzmocnienie zasady sprawiedliwego sądu. Trzyosobowe składy sędziowskie są bardziej zgodne z zasadą sprawiedliwego sądu, gdyż zapewniają większą równowagę w podejmowaniu decyzji. Zasada ta jest kluczowa dla zachowania zaufania społecznego do systemu sądownictwa. W rezultacie, przywrócenie trzyosobowych składów sędziowskich zwiększa szanse frankowiczów na sprawiedliwe rozpatrzenie ich spraw oraz trudniejszego podnoszenia zarzutu zatrzymania przez banki. Ostatecznie, oznacza to lepsze warunki dla frankowiczów w procesie dochodzenia swoich roszczeń i sprawiedliwego rozliczenia się z bankami. Subskrybuj po więcej ważnych informacji dla frankowiczów.